Ja jakoś nigdy specjalnie nie marzyłem, by być w życiu z przestępcą. Aż do dziś. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z kolejną figurką, pojedynczą minifigurką, ale jakże ciekawą. A zawsze wychodzę z założenia, że fajne, ciekawe minifigurki zawsze warto pokazać. I chociaż nie jestem wielkim fanem DC, no to nie mogę się oprzeć, gdy widzę chociażby tutaj takie figurki, oczywiście z w pełni zadrukowanymi nogami i tak dalej. No i dziś sprawdzimy sobie tę oto kobietkę, jak ona się tu prezentuje. Shopee pojawiało się u mnie, muszę wiedzieć, już nie raz. Był chociażby ten buraczany Thor, który nie do końca był tak buraczany, jak miał być. A ta figurka, na przykład, którą tu kupiłem, miała być dobra. No i sprawdzimy, czy te dobre figurki są faktycznie dobre, skoro te słabe są też dobre, nie? Bo może być na przykład, że jest na odwrót. Chociaż na przykład ostatnio ten Squid Game był taki, znaczy w sensie też niby nie miał być dobry i faktycznie nie był do końca dobry. Więc akurat tam to się udało, moi drodzy. O co chodzi z tym Interkiem, moi drodzy? Już wam tłumaczę. No tak, ja nigdy nie chciałem za bardzo jakoś, nigdy nie marzyło być jakimś super złolem i tak dalej. Jak gram w grach, to zawsze nawet wręcz chorobliwie jestem dobrą osobą, bardziej nawet niż w życiu. Ale kurczę, no gdy widzę taką panią, że mogłaby mnie tutaj zatrzymać, to ulala! No moi drodzy, figurka przede wszystkim, jeżeli chodzi o nadruki, zadruki i przedruki, jest po prostu bardzo dobra. Mamy tutaj, no Chińczyki już nas do tego trochę przyzwyczaiły, jakoś nawet porównywalną z Lego, a momentami nawet lepszą. No bo ile razy z Lego dostajecie w pełni zadrukowaną figurkę z każdej strony? Jedna rączka już mi wyleciała, ale spokojnie, dlatego że ja chyba tej rączki nie docisnąłem, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak jest, nie docisnąłem jej po prostu. Ile razy w Lego dostajecie, tak jak mówię, takie nóżki, żeby one były zadrukowane z każdej strony i ten nadruk nawet nie jest, moi drodzy, zły. To futerko tutaj naprawdę jest ok i spójrzcie, 360 stopni figurkę zadrukowana. No aż odchyliłem tu z ciekawości, czy w środku nóżki nie jest, ale tu już bym chyba padł. Tym bardziej, że chyba figurka tego nie wymaga. No ale kto wie, no bo już jakby Chińczykom kończy się pole do popisu. Tym bardziej, że spójrzcie, łapy tak samo nadrukowane. Oczywiście, nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki skomplikowany nadruk, ale chodzi o sam fakt. Przecież w Lego takie rzeczy, no jeżeli nawet gdzieś tam w droższych figurkach kolekcjonerskich dostaniemy nadruk z boku, no to z tyłu, no sami wiecie, moi drodzy, jak to jest. Nadruk tu nie jest nie wiadomo jak skomplikowany, przynajmniej jeżeli chodzi o te nóżki, rączki z boku, ale ten front, ulala! No tutaj sami przyznacie, moi drodzy, że jest dobrze. Mamy też białe włoski. Ja nie kojarzę, by taka fryzurka z Lego istniała w kolorze białym. No jak widzicie, te Chińczyki często jednak się opłacają, bo dostajemy tu elementy, których po prostu nie mamy w Lego. I teraz wystarczy się tylko nie brzydzić, łączyć te dwa gatunki ze sobą, co nie do końca jest zawsze takie proste. No i powiem wam szczerze, że buzia tej pani, czekajcie, buzia, mówię, skupcie się na buzi, patrzcie jej w oczy. Też nie jest taka, kurczę, zła. Ten nadruk tu ok, makijaż, kreska, szminka. Ej, kurczę, naprawdę, dodatkowo te włoski to chyba nie są włoski, one przypominają chyba mocno te z Lego, ale do końca nie są to te z Lego i chyba tutaj ten z przodu wariant jest trochę inny. No nie unikniemy tego i pewnie większość z was podobała ten film, żeby zobaczyć. No spójrzcie tutaj, moi drodzy, no proszę, proszę, ten suwak, sami przyznacie, piękny jest ten suwak. Nie, naprawdę, ładny tor z tym futerkiem tutaj, kurczę, figurka wygląda naprawdę ok. No i teraz mnie spytacie, czy to jest klasyczny Hinold? Klasyczny Hinold, czytaj, ładnie wygląda i na półce będzie spoko, ale zdecydowanie gorzej w zabawie. No powiem wam szczerze, trochę tak, trochę nie. Mianowicie, jest ciut lepiej niż z innymi Chińczykami, to znaczy rączki nie chodzą jakoś masakrycznie ciężko, chodzą praktycznie normalnie jak w Lego. Dłońki, kurczę, nawet też, ta chodzi trochę gorzej. Nóżki, kurczę, może minimalnie, ale naprawdę minimalnie za lekko, nie jest taka lekkość, że wiecie, na same huśtają i jakby no kurczę słabo, figurka też nie przewraca. Innymi słowy, oczywiście chwytając to w ręce, wszczepiając jeszcze tutaj, widzę lekki hardcore, w sensie lekko, ciężko, trzeba lekko siły więcej włożyć, żeby to wcisnąć, ale innymi słowy, na półce moim zdaniem, stojąc obok Lego, tylko znawca Lego nie pozna się, że to nie są oryginalne duńskie klocki, bo nadruk jest tutaj pierwsza klasa oczywiście z każdej strony i naprawdę jest dobrze.
kolorystyka, wszystko tu siada. Jeżeli chodzi o ruchliwość, jest troszkę inaczej niż w Lego, natomiast w tej postaci przynajmniej siadło mi tyle, nie tak jak w innych, że tutaj ruchliwość nie jest taka zła. Te rączki i nóżki w miarę chodzą podobnie do Lego i po prostu nie jest źle. A kurczę, biorąc pod uwagę cenę, jaką dałem tą figurkę, to znaczy jakoś niecało 4 zł, no to sami przyznacie, że komentarz i opinia i ocena nie może być inna jak ulala. No moi drodzy, przyznam się szczerze, że aż by się chciało zbudować taką armię, sami przyznacie, super bohaterek i super bohaterów i może to zrobimy, bo Shopee, oj ile tego Shopee do mnie idzie, to nie uwierzycie, bo korzystam po prostu z darmowej wysyłki, no i z tańszych figurek niźli na AliExpress, więc czemu by nie, moi drodzy, ale takie figurki jak tą dzisiejszą, to zdecydowanie, sami przyznacie, chce się otwierać, prawda, chyba aż wyląduje na moim Insta, chociaż rzadko robię Insta z nielegami, ale kurczę, no nie da się inaczej. Dzięki, że byliście dzisiaj. Nie da się inaczej też, moi drodzy, nie zostawić mi tu subskrypcji, sami przyznacie. Dlatego bardzo was do tego zachęcam. Dziękuję, że byliście i mam nadzieję, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!